Witam Was serdecznie w serii Party nie na żarty, czyli odcinkach, w których skupimy się na prostych przepisach na odjechane imprezowe jedzenie. Jak zwykle zaczniemy od przystawki, przejdziemy do dania głównego, kończąc naszą kulinarną przygodę na deserze. A więc jeśli planujecie imprezkę, przyjęcie czy jakiekolwiek inne party ze znajomymi czy rodziną, no to pozostawcie po sobie ślad w postaci subskrypcji, komentarza pod filmem, a wtedy obiecuję Wam, że nigdy, przenigdy nie zabraknie Wam pomysłów na imprezowe jedzenie, od którego Waszym gościom uciekną języki do... sami wiecie gdzie. Imprezowe party zaczynamy od serowych patyczków w panierce, czyli przystawki, która wraz z sosikami rozbuja wszystkie brzuchy imprezowiczów. Cieknie Wam już ślinka? Mi również, tym bardziej, że nie ma przy tym wielkiej filozofii. Kompletujemy więc potrzebne składniki, zerknijcie sobie na listę, a znajdziecie ją również w opisie pod filmem i na naszym Instagramie pobitegary.tv. Okej, jak przystawka, to i sosiki, więc biorę sobie cztery miseczki, bo stawiam na różnorodność. I tak, opcja pierwsza, lecą dwie łyżki śmietany, łyżka musztardy francuskiej i łyżka miodu. Mieszamy wszystko ze sobą i voilà! Druga opcja to także dwie łyżki śmietany, tyle samo majonezu, przeciśnięty ząbek czosnku i przyprawy takie jak sól oraz pieprz. Idzie dobrze. Kolejna propozycja, nieco bardziej piekielna i znów przekładam śmietanę, dodaję wspomniane piekiełko, czyli papryczkę chili i pieprz cayenne, uprażony boczek, mieszam wszystko, a na koniec ląduje do miski także ketchup. Ostatnia wersja, tak zgadliście, śmietana doprawiona solą ziołową i kurkumą. Sosiki mamy gotowe, pora zaopatrzyć się w patyczki do lodów lub jak ktoś ma lekarza w rodzinie, no to w takie oto szpatułki, byle nie zużyte. Co robię z patyczkami? Wbijam je w ser emmentaler, a potem kroję go w słupki. Tak przygotowany ser obtaczam w mące, roztrzepanym jajku oraz bułce tartej. Panierka jest, więc wrzucam patyczki serem na rozgrzany olej, aż się zarumienią. Pierwsze koty za płoty, przystawka ląduje na talerzu, dostawiamy nasze cztery rodzaje sosów i sami zobaczcie, jak to smakowicie wygląda. Zanim się obejrzycie, to serowe patyczki znikną ze stołu, a więc co, no trzeba zacząć myśleć naturalnie o czymś bardziej treściwym. Nie zwlekam więc i zabieram się za danie wieczoru. Jak zdążyliście już zauważyć, uwielbiam czerpać przepisy z różnych kuchni świata i to właśnie do Ameryki Południowej udamy się po kolejny z nich, a dokładnie po nadziewane pierożki a la empanadas. No dobra, pora rozgrzać patelkę i upichcić coś dla naszych gości. Zerknijcie sobie jeszcze tylko na listę składników, jaka będzie nam potrzebna i zabieramy się do pracy. Zaczynam od podsmażania cebuli, a kiedy się zeszkli, dodaję mielone mięso wołowe. Całość doprawiam suszonym czosnkiem oraz sosem sojowym. Mięsko nam się pięknie przysmażyło, a więc pora dodać do niego jeszcze kilka składników. A zatem do miski dorzucam starty cheddar oraz ketchup i całość dokładnie mieszam. Jak pierożki, to trzeba zrobić też ciasto. No i tu po raz kolejny sięgam do sklepowych półek, tym razem po ciasto kruche. Ciasto rozwałkowuję i wycinam z niego okrąg, a potem dzielę go na cztery części. Na każdy trójkąt nakładam farsz z mięsa wołowego, zawijam i zgniatam brzegi widelcem. Pierożki lądują na blaszce, smaruję je z wierzchu jajkiem i obsypuję sezamem. Danie piekę w piekarniku, a po wyjęciu możemy serwować nasze empanadas, czyli nadziewane pierożki. Kto pierwszy, ten lepszy, a zatem patelki w dłoń i śmigajcie zrobić swoją wersję, a potem pochwalcie się w komentarzu, jak Wam poszło, a przede wszystkim, jak Wam smakowało. Mam nadzieję, że rozbudziłem Wasz apetyt. Pora przypieczętować imprezkę równie ciekawym deserem. Przechodzimy więc do trzeciej, słodkiej części. A na zakończenie wjeżdża królewski deser w postaci ciasta, ale niezwykłego ciasta, bo o wielu smakach. Jak za jednym zamachem zrobić wielosmakowca? Ano, już Wam mówię. W tym przepisie na pewno skorzystam z gotowego biszkoptu, polew czy ekspresowych kremów do ciasta. Impreza to moim zdaniem i tak już jest wiele obowiązków, więc po co dokładać sobie kolejne, związane z pilnowaniem tego wszystkiego. Na liście ląduje jeszcze kilka składników, a pamiętajcie, że znajdziecie ją także w opisie pod filmem. Zaczynam od tego, że na dwie warstwy biszkoptu nakładam polewę z białej czekolady i rozsmarowuję ją dokładnie. W trzeciej warstwie wycinam 12 otworów przy użyciu kieliszka, no jak widzicie, wyszło to prawie idealnie. Biszkopt z dziurkami układam na tym z białą polewą i do części z nich przekładam krem waniliowy, do innych krem cytrynowy, jeszcze do innych masę kajmakową, przyznam, że pierwszy raz ją próbuję, a do końcowych kieszonek dżem ananasowy. Pora na posypkę i tu wykorzystuję pokruszone ciastka Oreo, ciastka wielozbożowe, orzechy pekan i tradycyjne wiórki kokosowe.
No dobra, przykrywam całość ostatnią warstwą biszkopta i kończymy nasze deserowe dzieło. Trzeci biszkopt układam na wierzchu, po czym dzielę go na cztery części, tak jak zostały skomponowane nadzienia. Część, gdzie znajduje się Oreo, opruszam startymi ciasteczkami. Na ćwiartkę z karmelem ścieram białą czekoladę. Kawałki z masą cytrynową pokrywam kremem cytrynowym, natomiast ostatni fragment polewam roztopioną czekoladą. Na koniec nakładam szprycem krem waniliowy i dekoruję składnikami według własnego uznania. Może i wyglądało to na nieco bardziej skomplikowane od pozostałych przepisów, ale uwierzcie mi, że smak, a raczej różne smaki takiego ciasta zrekompensują Wam ewentualny czas włożony w wykonanie tego deseru. Napiszcie w komentarzu, który przepis urzekł Was najbardziej i koniecznie zostawcie po sobie ślad w postaci łapki w górę, subskrypcji czy komentarza pod filmem, a ja czym prędzej lecę dla Was szykować kolejne propozycje na imprezowe dania. Trzymajcie się!